Także proszę Państwa, mamy tutaj ulicę w Warszawie, w katolickiej Polsce A. Jaka to jest ulica? Mokotowska. I zapraszamy tutaj na plac Zbawiciela, proszę Państwa, w Warszawie, żebyście Państwo mogli sobie popatrzeć się na tęczę tu przy tych metodystach, no bo po prostu katolicy tej tęczy nie lubią, palili, proszę Państwa, no na pewno się schronili tutaj w tym kościele katolickim, dlatego też pozdrawiamy Państwa serdecznie, no i że te buziaczki przesyłamy Państwu, bądź zdrowa kak korowa, krasiwa kak świnia. No i teraz, proszę Państwa, się deszcz rozpadał, ale ponieważ jest teraz przerwa podczas Kongresu Międzynarodowego Świadków Jehowy, no to jeszcze możesz tutaj do Parku Łazienkowskiego, jeszcze możesz tutaj wejść i tu, i tam i poglądać. Zapraszamy Państwa serdecznie. Czyli bądź zdrowa kak korowa i krasiwa kak świniaczka. Także proszę Państwa, póki jesteśmy tutaj, no to możemy jeszcze pozwiedzać takie te różne miejsca za, proszę Państwa, tą tęczą, za tutaj tymi metodystami, no bo jednak widzicie Państwo, że właściwie jest wszędzie obmalowane, mury są wszystkie obmalowane wszędzie i jakoś tak człowiek tutaj też boi się żyć, być. No, także tutaj już jest, proszę Państwa, to takie zadupie za placem Zbawiciela. No ale proszę Państwa, tęcza jest i z przodu, i z tyłu pokazana. Także zapraszamy serdecznie Państwa do tych miejsc takich niecodziennych, proszę Państwa, przy placu Zbawiciela. No, wszędzie jest ten bruk, także ten Janek Witek boi się, że po prostu wyślał go z tym komputerem, proszę Państwa, z czasów rzymskich na bruk. I taka jest historia tu Polaczków. Także proszę Państwa, tu nie jest Ameryka, a zresztą Janek Witek mówi, że w Ameryce w kartonach na mrozie bardzo dużo ludzi leży na ulicach i nikt się nimi nie interesuje i nie ma żadnego socjalu, nie ma żadnej opieki.